Jesteśmy na stoisku M-Bike'a. M-Bike'a, który tak naprawdę już szósty sezon działa na naszym rynku, ale można powiedzieć, że od dwóch sezonów jest naprawdę bardzo, bardzo zauważalny wszystkim w polskim peletonie MTB. Jest z nami Patryk, który powie nam kilka słów na temat tego, co M-Bike przygotował na sezon 2013. Słucham cię, Patryk. Tak, więc nasza marka co roku stara się zapewniać naszym odbiorcom coraz to nowsze rowery, coraz to nowsze rozwiązania. Wprowadzamy w tym roku, to znaczy na sezon 2013, wprowadzamy szeroką gamę rowerów MTB opartych na kołach 29 cali. Jednym z nich, właściwie królem naszej kolekcji, królową można powiedzieć, jest Barracuda. Tutaj rower, przed którym stoimy, oparty na komponentach marki, w ogóle koncernu SRAM, takich jak Truvative, jak właśnie komponenty firmy SRAM czy RockShox. Będzie to topowy rower z naszej oferty w zaskakująco, mam nadzieję, niskiej cenie. Był przetestowany przez zawodników. Aleks Dorożała zajął na tym rowerze trzecie miejsce w Pucharze Polski, więc nie jest to rama, nie jest to rower, który nie da rady pod wysokiej klasy zawodnikiem. Możemy śmiało ją oferować po takim sprawdzeniu na rynek. Myślę, że jest to fajna oferta. No właśnie, widzimy, że rower jest naprawdę w rewelacyjnym cenie, to jest 9999 zł. Zrobiliście też na Facebooku, widziałem tak jakby zapisy na ten rower, czy to jest prawda? Tak, dokładnie. Zrobiliśmy zapisy, ponieważ zainteresowanie jest bardzo duże. Postanowiliśmy umożliwić ludziom zakup tego roweru, rezerwację właściwie tych rowerów, aby nie było tak, że człowiek, który będzie chciał kupić, jest zdecydowany na zakup tego roweru, po prostu będzie uprzedzony przez innych. Jest taka możliwość, można skontaktować się z firmą. Rower ten jest sprzedawany bezpośrednio, tak jak na Zachodzie, taki system biznesowy już działa. Ten rower, jak i kilka innych rowerów z naszej kolekcji, jest sprzedawany bezpośrednio przez producenta i jest to właściwie jest ma wpływ na cenę, tak? Dlaczego cena jest tak niska, a jednak jakość i komponenty tak wysokie. Patryk, dopiero co tak naprawdę weszły rowery 29 cali, a M-Bike ma już w swojej ofercie rower na tak zwanym średnim kole, czyli 650B. Dokładnie. Jesteśmy także jedynym producentem z Polski, który wypuścił rower na tym standardzie. Wypuściliśmy dwa modele, akurat stoimy teraz przed tą bardziej, troszkę droższą opcją. Osprzętowo jest on skonfigurowany bardziej pod zawodników albo pod osoby uprawiające sport już na wyższym troszkę poziomie. Lecz jego cena też jest atrakcyjna. Oparty na ramie aluminiowej, ma taperowaną główkę, przerzutka jest montowana bezpośrednio do ramy, w tylnym trójkącie zacisk postmont jest wewnątrz i prowadzenie wewnętrzne linek, więc jest oparty też na całkiem fajnej aluminiowej ramie, na fajnym osprzęcie. Powiedzmy, czy w planach też jest ta wersja karbonowa? Będzie? Bardzo byśmy chcieli to zrobić, natomiast w tym roku na pewno to nam się nie uda. Jest to spowodowane tym, że jednak produkcja ramy karbonowej trwa dużo, dużo dłużej i wymaga dużo pracy niż przy ramach aluminiowych. Mogliśmy szybko zareagować na takie zapotrzebowanie na rynku właśnie przy ramie aluminiowej, a przy tym cena jeszcze nie jest podniesiona, prawda? Nie jest na tyle wysoka jak przy ramie karbonowej na tym osprzęcie. Patryk, powiedz mi jeszcze, czy M-Bike ma w planach w przyszłości rowery szosowe? No w planach tak naprawdę może i byśmy mieli. Zobaczymy, jak to będzie się kształtowało. Wiemy, że firmy w Polsce produkują, zaczęły robić tą ofertę. Na pewno jest to coś, na pewno jest to jakiś sygnał z rynku, że takie rowery mają sens i bardzo dużo ludzi zaczyna jeździć na rowerach szosowych. Ja myślę, że jest to też kwestia tego, że po prostu najzwyczajniej w świecie w Polsce zaczyna przybywać dróg lepszej jakości, ścieżek rowerowych, cała infrastruktura się polepsza, więc na pewno będzie to temat do przemyślenia.
przemyślenia dla nas, dla naszej firmy. Patryk, dziękujemy i życzymy Wam dalszych sukcesów. Dzięki.